Cześć wszystkim! Dzisiaj chcę sprawdzić, czy możliwe jest zrobienie niezniszczalnego lodu, czyli lodu, który by się nie dało zniszczyć. I zrobić to spróbuję przy pomocy zwykłej waty, ponieważ teoretycznie jeśli zamrozić ją w lodzie, to taki lód nie będzie się dało rozbić. Także teraz sprawdzimy tą teorię w praktyce. Nabrałem wody do takich obciętych kubeczków i teraz umieścimy w jeden z tych kubeczków odrobinkę waty, a drugi zostawimy tylko samą wodą, żeby później móc porównać wytrzymałość takiego lodu z watą i bez niej. Nie wiem szczerze mówiąc, ile tu jej trzeba, ale myślę, że tyle mniej więcej powinno wystarczyć, żeby zauważyć różnicę wytrzymałości takich kawałków lodu. Ostrożnie opuścimy. No, wygląda to troszkę dziwnie, ale spróbujmy teraz zamrozić tych dwa kubeczka. A little later. A więc przeszło już trochę czasu i woda w tych kubeczkach całkiem się zamieniła w lód. Także zacznijmy od tego, w którym nie ma waty. Trzeba jakoś go wydostać. Gotowe. No i spróbujemy go rozwalić. Jak widzimy, od drugiego uderzenia lód po prostu się rozłamał. Spróbujmy jeszcze raz. No, rozbić go dużego wysiłku mi nie kosztowało. No i teraz zobaczmy, jak z takim wyzwaniem poradzi lód z watą w środku. Trochę zabawnie to wygląda, ale sprawdźmy, jaki ten kawałek lodu jest wytrzymały. No proszę, proszę, on tylko tak popękał, jeszcze krawędzie troszkę się poniszczyły, ale to nadal jeden kawałek lodu. Spróbujmy jednak go rozbić. Patrzcie, tylko krawędź odrobinkę się odłamała, ale myślę, że gdybyśmy na początku dodali więcej waty, to pewnie nawet takich uszkodzeń by nie było. Ale nawet takiej ilości waty starczyło, żeby ten lód się nie rozleciał jak poprzedni. Bo na początku miałam wątpliwości, że będzie jakaś zauważalna różnica, ale jak widzimy, różnica bardzo nawet zauważalna, co jest dość ciekawe. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.